Siema, tutaj z Partiatix, a dzisiaj w końcu robimy opening. Także ostatnio na filmie było tak, że chyba co 200 lajków mieliśmy jedną skrzyneczkę. Dajmy 200 lajków to skrzynka i tyle, no kurde. Zrobiliście 3800, więc policzyłem i to jest 19. Udało się przygotować oczywiście po żydowsku. Czyli, no nie wiem, wydałem na ten opening bardzo mało, wiadomo. Możecie się dziwić, czemu są tak rzadko openingi, no ale... No, żydowska krew, także wiecie o co, kaman. Dobra, także... No, bez zbędnego przedłużania jak zwykle, no bo tutaj, no nie mam za bardzo... A właśnie, jeszcze trzeba ustalić, bo ostatnio... Kanał miał... Nie wiem, 20 tysięcy subskrypcji? Jak był opening? Coś takiego, nie? Jakieś 20 tysięcy było, teraz jest 40 prawie. Więc no trzeba zwiększyć stawkę, bo teraz jakbym dał 200, to pewnie bym musiał 40 skrzynek otworzyć. Także może damy 400. 400, wiecie, licków. No jakaś to jest stawka. To będzie, czekajcie, wezmę kamerkę trochę wyżej. Po co 400 jedna skrzynka? Możemy tak ustalić, także 8 tysięcy tym razem to jest 20 skrzynek. No nie wiem, czy to nabijecie. Jakby co, to się dogadamy w komentarzach, także piszcie też komentarze, co wy o takiej stawce myślicie. No wydaje mi się, że jest okej, bo ostatnio dałem 200, no i spokojnie wyszło to 19 skrzynek, więc tym razem 400 na jedną skrzynkę. No, jest szansa, że otworzymy więcej niż w tym openingu, zobaczymy. Pamiętajcie, 8 tysięcy lajków będzie, no nie wiem, to jest bardzo dużo. No, ale wierzę w waszą siłę, czat. W sumie to nie nagrywam tego na live, także... Wierzę w waszą siłę. Zobaczymy co wyjdzie. Dobra, tym razem już dwa openingi z rzędu dropnął mi Timo. Serio? Serio? Fuck! Co? Ketsy wymyśliła teorię. Tak, Ketsy? Że jak Riot widzi, że mam 20 skrzynek, to wiedzą, że nagrywam opening i specjalnie mi dają tego Timo. Co się stało? Jeżeli teraz wypadnie Timo, to znaczy, że ta teoria jest prawdziwa, także... No, miejmy nadzieję, że to gówno dzisiaj nie wypadnie, jak na każdym openingu. Dobra, na chilleczku. Ja mam nadzieję, że wypadnie Yasuo nowy. No, ja mam nadzieję, że wypadnie nowy Yasuo i tyle. Zobaczymy, co wyjdzie, no. Tego nie robię openingów, z tego niczego i nic, z tych nowych. Ja tylko klasyczne skrzynki, klasycznie, czat. Także no. Otwórzmy pierwszą skrzyneczkę w końcu, po takim czasie, bez openingów, jakieś... A właśnie, jeszcze zanim to zacznę, to 40 tysięcy za chwilę na czacie, to myślę, żeby nagrać Q&A na 40 tysięcy subskrypcji. Napiszcie, co wy o tym myślicie, ja myślę, że to jest dobry pomysł. I tyle. Dobra, bez przedłużania już, bo już 3 minuty pieprze i z tego nic jeszcze nie wynikło. Dobra, otwórzmy pierwszą skrzyneczkę. Ja nie mogę, oby nie Timo. Aha, to nieźle. To nieźle się zapowiada na start. Szako wypadł, także... A, pieprzyć to. Coś jeszcze? Aha, tylko to gówno wypadło, to fajnie. Dobrze, że nie zapłaciłem za te skrzynki, to mi nie żal. Dobra, nieważne, jedziemy dalej. To niezły skinek. Dobra, ale coś tam gram wejgarkiem na... live'ach, coś tam nim gram na live'ach pod AP na topie, coś tam grałem, także zawsze Wejgarek pomocną dłoń poda. No i wiecie, będzie się chętnie nim grało i go oglądało. O! I Gemstone, albo Gemstone, zależy jak to mówi. Postaramy się pozbierać sobie te Gemstone'y, no to jest pierwszy w mojej karierze na 50 skrzynek. To jest pierwszy, także not bad. Mniej więcej na 50, już nie pamiętam. W sumie no, na 50, jeżeli nic nie wypadnie do końca openingu już. Dobra, także mamy to główne. No pozbieramy sobie na Vayne, tak mi się wydaje. I ten skinek, on jest... W sensie chodzi o to, że ten skin... Czekajcie, co to jest? Ja myślałem, że ten skin już nie jest dostępny, ale jest. Dobra, jedziemy dalej, jedziemy dalej. Na razie spoko z czymś... O kurde, to wiedzieli co dać. Nie no, niestety Spirit Guard jest lepszy, ale ten udyrek jest spoko, nie? Fajny skinek, nie widzieliście, to sobie zobaczcie, całkiem ciekawy, także na razie not bad na
Ile? 3 skrzyneczki? Jeden tylko champion. No liczmy, że będą same skiny, także zobaczymy, no. Ja liczę, że będzie gitareczka, ale... No... Zobaczmy dalej po prostu, zobaczmy dalej. I tyle? To nieźle się zapowiada. Dobra, przynajmniej nie Timo. Mordekaiser, fajna postać! I czy ja to mam? Nie wiem nawet, jak to sprawdzić. Tego nie mam, tak? I tego... Szako nie mam? Serio? No to ładnie, dobra. Nieważne, nieważne, jedziemy dalej. Open. Może sobie zrobię Rengara na trzeci poziom w końcu. Dobra, dawajcie. Co, w dupę? Nie, to nie jest chyba tylko tyle, co? Jakiś kawałek drzewka mi wypieprzył? Ja pierdzielę, to... Nie, to opening to jest gówno, wielkie gówno, gorsze niż solo queue. Wyobraźcie sobie, że zapłaciłbym za tą skrzyneczkę, wypieprzyłby mi kawałek drewna, albo ski, albo champion. Mordekaiser. To fajny opening. Taki skinek mi wypadł, no nie, no powiem tak, no nie jest najgorszy. Ale to nadal jest skin do warda i to... A w dupie. Dawać dalej. O kurde, tu jakaś duża paczka, widzicie? 3 rzeczy, dobra. Gemstone, drugi już, na tyle skrzyneczek, to super. 150 esencji i co jeszcze? Star Guardian Icon. Kiedy wypadło mi Star Guardian Icon. No super, cieszę się. Z czego mam się cieszyć? Ale przynajmniej Gemstone wypadł, dobra, spoko, spoko. Nie no, ta skrzynka jest okej, nie? Bo Gemstone wypadł, inaczej byłaby gównem. Dobra. Mam dwa już te gemstone'y, także nawet niezłe ratio wypadania tych gemstone'ów, nie? Dobra, następną, następną. A, Brandzik mi wypadł, no nie gram tą postacią. Znaczy, może sobie zrobię tego skina, jeżeli... No nie wiem, jeżeli będę nagrywał coś tam Branda, ale no nie wiem. Bo ja Branda u siebie raczej nie będę grał. Veigar spoko. Ten Udyrek spoko, Kindred spoko. Ale Aszka, no nie wiem, też przerobi. No i tego Branda też raczej przerobi. Nie wiem, zobaczymy dalej. Open, następną skrzyneczkę. O kurde, to niezłe skinki, te fajnych postaci mi wypadają. Riot, Riot chyba wiecie, algorytmy Riotu, patrzy kim ja gram. Dobra. Gówno, ale następny. Jeszcze mamy 10, 11 skrzynek jeszcze, także jest szansa na coś fajnego. Ja liczę na tego pieprzonego Yasuo. No wypadnij, typie, proszę cię. Bez komentarza, jedziemy dalej. Jak tu nie ma gemstone'a w drugim, to się wieszam. Pięknie. Jakie ratio tych gemstone'ów? Kumacie to? Na ile? Na 9 skrzynek, które otworzyłem? 3 gemstone'y. Jezus Maria, Riot! Co tu się dzieje? Ja bym sobie zrobił chyba tego Tom Vane, bo jest najfajniejszym skinem. Ej, no ładnie! Pierwsze to, żeby wypadł ta postać, nie? Ja ją mam poza tym. I Gangplanka też mam, ale... A, bo to jest... Tak, jak się tak świeci... Nie, czekajcie, tu mam Ovnet. A tutaj z tych skinów... Dobra, dobra, dobra. 3 gemstone na 10 skrzynek. Ładne, ładne ratio. Dobra, dawaj dalej. No, gówniany skin. No nie gram tymi czempionami, no co mam powiedzieć. Jedyny plus taki, że na razie Teemo nie wypadł, ale zobaczmy dalej, co? Zobaczmy dalej, no. Nie wiem, gówno te skinki jak na razie. Poza Udyrkiem, no, no może Veigarem, to te skiny są na razie tak gówniane, że... Chociaż ten Veigar chyba też taki sobie. No raczej, no nie będę go chyba. No zobaczymy, zobaczymy. Dobra, na razie otwórzmy jeszcze te kilka skrzyneczek. Ja pierdolę. To niezły Ramusek, to jest chyba znak od Riotu. Graj Ramusem, pajacu. Dobra. No, a nie, poczekajcie, to jest ten ognisty niby. Nie no, ten ognisty jest lepszy niż tamten, co mi się trafił chyba, chociaż nie wiem. Chyba nie będę żadnego robił, napiszcie w komentarzach, który jest lepszy i ja potem na live'ie po prostu sobie chyba wybiorę skina, który jest lepszy, bo nie wiem, który jest lepszy, czy Full Metal, czy ten... Molten Ramus, no nie pamiętam jak on wygląda ten Molten, Full Metal fajnie nawet wyglądał w grze. Ale dobra, nieważne, open. Yasuo, please. Yasuo! Ja pierdzielę, co się dzieje?
do Brandzika i do Ramuska skinki cały czas? To fajnie macie tam w Riocie. Dobra, teraz statystycznie, teraz Gemstone. Ja! Boże! Teemo mi wypadł! Dupę, no co się dzieje? Ale skin tym razem. Ale skin. Ja! Boże! Jedyny plus taki, że skin, tylko ja nie gram tym gównem! No ale chociaż esencji będzie trochę. Dobra! Jak teraz czempionek wypadnie Teemo, to nie robię tego openingu dalej. Kończymy tego, ten opening teraz. Skąd oni Ketsi wiedzą? No Teemo mi napieprzają co film jakiegoś. Co opening, a ja opening robię raz na pół roku i mi Teemo zawsze dadzą. No i się przygotują. Shadow Evelyn, dobra, sram na tego skina. On jest, no taki sobie. Z tego co pamiętam. Jedyna dobra rzecz to, że on jest chyba... A nie, on nie jest ten. On nie jest Legacy, dobra, to olać go. Open dalej, open dalej. Blood Moon Talon, no w końcu coś fajnego wypadło na tym. Ej, Blood Moon Talon, Ketsy, chyba fajny skin był, nie? No. Także no, epic skin Blood Moon Talon. Ja liczę, że wypadnie ten Yasuo, jak nie wypadnie, to no nie wiem. Co będziemy dalej robić? No chciałbym mieć tego Yasuo, powiem tak. Ale dobra, Blood Moon Talon wypadł. Chociaż tyle, czasem Talonem pogrywam, bo no mocny asasyn bardzo. Zwłaszcza, że wleciał no ten trik z drugim levelem na Talonie. Nie wiem, może to nagram, ale znowu będzie, że haha, jak tam rżnięcie filmów. Dobra, nieważne, dawać to dalej. Ten skin akurat spoko, także jak, no, jedziemy dalej. O kurde, legendarny wypadek Ketsy, Black Frost Anivia. Ale nie gram tym czempionem. Ale może sobie go zostawię na później. No nie wiem, napiszcie w komentarzach. Ja go nie będę przerabiał na esencję, ale napiszcie, czy go zostawić. Na live sobie pomyślimy o tym dalej. To będzie taki trochę rozwiązły opening. Tak mówi. Bo no nie będę przerabiał tych takich skinków, do których nie jestem pewny, nie? Także Black Frost Anivia. Widziałem, że fajny nawet skin, ale no nie gram tym. No, ale spoko, nie? Cieszę się, że wypadło coś takiego. Rekompensacja za tego Teemo. Chociaż tak naprawdę Teemo to jest jednak 450 esencji. Także. Także no tyle na plus, nie? Dobra. Co za gówno, dobra. Aha! Wiecie o co Kaman? Kto był na goleniu brody, ten wie o co Kaman. Czemu mi wypadł ten korki? Riot podgląda przez kamerkę. Chyba będę tak robił openingi. W dupę! Dobra. No Ketsy, no wypadł mi gościu, który wygląda jak ja podczas golenia. Dawać nas. Teraz Yasuo, please. Yasuo, modły. Wysłuchajcie mnie. Riot, no chociaż raz wysłuchajcie. Jak o Teemie nie wysłuchujecie, to wysłuchajcie o to. Please. Galio, ja pierdziele. Dobra. Chociaż tyle. Jaki plus jest tego openingu? Taki, że wypadły tylko... cztery postacie, to na ostatnim openingu na mniej skrzynek wypadło połowa postaci, a tutaj na 19 skrzynek, 4 postaci, reszta skinów, no i Wardzik ten, pamiętacie go. Także całkiem spoko i 3 gemstone, z czego jestem bardzo zadowolony, 7 brakuje, no. Ostatnio robię live, więc po prostu na którymś live zrobimy cel na opening i po prostu postaram się robić częściej te openingi, chat. Znaczy ludzie, no bo to nie nagrywam na live, a trochę się przyzwyczaiłem. Postaram się trochę częściej robić te openingi, bo są całkiem fajne. Widzę, że wam się też podobają, co jest najważniejszą rzeczą w sumie w openingu. Chociaż nie wiem, czy to jest najważniejsza rzecz w ogóle na YouTubie, ale... Dobra, czekajcie, pierwsza rzecz, którą muszę zrobić, to wypieprzyć tego Teemo. Przerobię go na esencję, nie? No nie będę go robił, nie będę go robił. Poczekajcie. O Ramusa to wam mówiłem, żebyście napisali w komentarzach i napisali o Aniwie. Teraz tak, Kindred sobie bym zrobił. No nie wiem, czy tego Veigara, bo jest lepszy skin do Veigara dużo. Ale może, bo teraz nie mam żadnego w sumie.
A ile on kosztuje? 600 aż, no to troszkę kosztuje. Słuchajcie, tą Ewelinkę na pewno Disenchant, nie? Bo jest... Nie, poczekajcie. Jakbym wziął tą Ewelinkę gównianą za 173, tego i coś jeszcze za 173 i sobie wziął reroll, nie? Wiecie o co, Kaman? W sumie tego Amumu, co? Te trzy czempy normalnie i rerolik leci, bo... No nie pyli się, nie pyli się. Turlasz Boba gołą stopą teraz. To jest, to są moje modły, pamiętajcie. Dobra, także... Pamiętajcie, to jest jak w gierkach, minigierkach na Facebooku. Jak wejdą te trzy kółeczka w siebie, wtedy wypada Yasuo. Patrzcie na to. Pyk. Normalnie Yasuo leci. Dobra, pieprze, nie w dupę. Jednak, a może nie trafiłem, tak? Ale no chociaż ten Gravesik, coś tam Gravesem czasem się piknie, nie? No z Gravesa jestem w miarę zadowolony. Nie no, Gravesik spoko. Czekajcie, przerobię sobie... Czekajcie, na esencji, no nie wiem, zrobiłbym sobie na Rengara w końcu na 7 poziom, ale dobra. Powiem tam tyracie troszkę o to, że nadal tego nie zrobiłem. Czekajcie, Blood Moon Yasuo to sobie od razu zrobię. A nie, nie stać mnie. Dobra, Teemo sobie zdisenchantuję od razu. No nie, sram mu na twarz. Branda sobie disenchantuje. Czekajcie, Brand jest lepszy. W sumie żaden. Ja nie lubię tej postaci. Nie lubię Branda po prostu. Disenchant. Przerobię sobie tego Brandzika i tego. Ten jest trochę warty, nie? No dobra. Zrobię sobie Talonka, bo ta... No Talon akurat fajny skin wypadł, tak? Upgrade. Dobra. Chętnie sobie zrobię tego Talonka, dobra. Zrobiliśmy. Szkoda mi, że ten Yasuo nie wypadł, no ale może niedługo zrobię znowu opening, to coś wypadnie, co? I tak jak mówię, no na live tam sobie ten i zrobimy niedługo. Czekajcie, jeszcze sobie zrobię... no nie wiem, Galio nic nie gram. Chyba tyle. Udyram sobie zrobił, ale średnio mi się chce, bo mam lepszego skinka. Veigara sobie jeszcze zrobię, chyba. A, zrobię tego Veigara. Czasem nim pykam, także przyda się, przyda się. Na live można, lepiej będzie można spojrzeć na to, co? Jeszcze ten Veigarek. No ja mówię, te gemstone'y, jak to mówi, kto mówi, to sobie zostawimy. Pozbieramy na Vayne. No wiecie, ja to OTP Vayne jestem. I tyle, nie? Chyba tyle z tego openingu. To o to was pytam w komentarzach, o te dwa też. Kindred sobie kiedyś tam zrobię, jak zacznę nią grać więcej. Udyrka nie wiem czy przemielić, Galio raczej przemielę i Ashkę sobie jeszcze zostawiłem, ale ją raczej przemielę niedługo. Dobra, tyle ludzie, tak jak mówiłem, co 400 łapek w górę oczywiście, bo w dół na to nie liczymy, są neutralne. Kto da łapkę w dół, to tak jakby nic nie dał. I no, co 400 sobie zrobimy, wydaje mi się, że to jest dobre, 8000 to jest 20 skrzynek. No nie wiem, pozbieramy sobie do następnego openingu. Nabijecie 8000, zrobimy 20 skrzynek. I tyle czat, w sensie nie czat, bo nie nagrywam na live. Także tyle, żegnam się z wami. Kabarecik dla was i tyle. Na razie.